Świeżo upieczony selekcjoner reprezentacji Polski mężczyzn Marcin Lijewski, gratuluję. Dziękuję. Jak się czujesz w nowej roli, bo też nie ukrywałeś się nigdy, że to jest twoje największe marzenie, poprowadzić kadrę Polski? Na razie czuję się dobrze, marzenie zaczyna się spełniać, ale coraz bardziej dociera do mnie, jak odpowiedzialna i ważną funkcję przyjdzie mi piastować. Nie jest tajemnicą, że twoje nazwisko w ostatnich miesiącach, a już na pewno tygodniach, przewijało się bardzo często w mediach. Można też powiedzieć, że media namaściły cię na tą funkcję. Ty jesteś zaskoczony, że do tego doszło? Ciężko powiedzieć zaskoczony, że od dłuższego czasu w środowisku mówiło się coraz poważniej o mojej kandydaturze i tak z czasem zacząłem się z tym oswajać. W momencie, gdy prezes Szczepański wykonał do mnie telefon i odbyliśmy pierwszą rozmowę, to zacząłem nabierać coraz więcej pewności siebie. No właśnie, możesz zdradzić troszeczkę kulisów tych rozmów, czy one były trudne, długie, krótkie? Na tyle, na ile możesz. Znaczy, rozmowy z prezesem chyba zawsze są długie, ale wynikało to z tego, że mieliśmy wiele tematów do obgadania, nie tylko sportowych. Znamy się przecież bardzo dużo, praktycznie całe moje życie gdzieś tam się przeplata razem z panem Szczepańskim, jeszcze wcześniej jako sędzia, teraz jako działacz, obecnie jako prezes. Także spotkania były bardzo, bardzo przyjemne i rzeczowe. Z pewnością wiele osób zastanawia się, jak będzie wyglądał sztab szkoleniowy reprezentacji, którą poprowadzi Marcin Lijewski. Koncepcję sztabu mam w głowie, niestety nie będę go jeszcze zdradzał, bo sami przyszli członkowie sztabu muszą się na to zgodzić, a dopóki nie byłem trenerem, nie chciałem z nikim przeprowadzać żadnych rozmów. Będą rewolucje? Nie, nie będę, raczej mało. Raczej małe rewolucje. No to jeszcze pytanie, w takim razie jak będzie wyglądała, albo jak chciałbyś, żeby wyglądała reprezentacja Polski mężczyzn pod twoją wodzą? Przede wszystkim chcę, żeby ta reprezentacja walczyła. Chcę, żeby Polacy, kibice piłki ręcznej z tą reprezentacją się identyfikowali i do tego będziemy dążyć. Masz doświadczenie w tej identyfikacji kibiców z reprezentantami Polski? No faktycznie stworzyliśmy wspólnie z Bogdanem Wentą i tą całą grupą fajną reprezentację. Byliśmy synonimem walki i chcę do tego wrócić. Czego ci życzyć na początku twojej pracy z reprezentacją Polski? Spokoju, cierpliwości i przede wszystkim zdrowia dla mnie i dla moich zawodników. W takim razie życzę ci spokoju, powodzenia i samych zwycięstw. Dziękuję bardzo. Dziękuję.